Dzień dobry, witajcie kochani w nowym filmiku. Tym razem jestem z Pawłem i dzisiaj zapraszamy Was na Q&A. Troszkę w takim świątecznym klimacie, z przepięknym sweterkiem. Zobaczcie, jakiego misia ma Paweł na sobie dzisiaj. Cześć kochani. Paweł, mam trochę pytań do Ciebie. Jestem gotowy. Które oczywiście są pytaniami od moich dziewczyn. Jesteś gotowy? Długa ta lista. Bo jest trochę tych pytań, więc szykuj się, że ja tu będę dzisiaj prowadząca, będę Ci zadawać pytania. Śmiało. I czekam na Twoje odpowiedzi. Szczere. Będą zawsze są szczere. Dobra. Zawsze. No to lecimy. Czasami Paweł. Do bólu. Paweł, pierwsze pytanie. Kiedy wreszcie zawitasz do Szczecina? I to jest pytanie, które się pojawiło 3 razy. W Szczecinie na pewno pojawię się po nowym roku, ponieważ mam plan szkół makijażu. Tak, dlatego też na razie nie chcę więcej zdradzać, bo to jest taki plan, taki mój projekt autorski i na pewno się pojawię, bo ja o Szczecinie cały czas myślę, mam tam znajome właśnie klientki, także pamiętajcie, na pewno do Was przyjadę, natomiast jeszcze nie mogę zdradzić dokładnie terminu, bo jestem w trakcie potwierdzania tego z perfumeriami. Czy to jest też to związane, że będziesz tak jeździł po całej Polsce? Tak, tak. Będę jeździł po całej Polsce, będzie to takie specjalne podium makijażowe. No już za dużo powiedziałam, słuchajcie, ale będzie naprawdę fajnie, będzie tam dużo się działo. No to świetnie, to szykujcie się i koniecznie obserwujcie Twój profil. Tak, będę na pewno w Szczecinie, na pewno chciałbym przyjechać do Rzeszowa i na pewno chciałbym przyjechać do Mikołajek, do Suwałk. To są takie miejsca, w których jeszcze nie byłem i bardzo mi na tym zależy, żeby tam odwiedzić perfumerię. No świetnie, świetnie. Zapowiada się ciekawie ten nowy rok. Będzie super. Dobra, Paweł, kolejne pytanie. Kiedy wrócisz na YouTube'a? Chyba, że masz już swój jakiś kanał, o którym jeszcze nikt nic nie wie. Niestety ze względu na brak czasu nie jestem w stanie po prostu stworzyć jakiegoś kanału i jakby, może bym mógł go stworzyć, ale nie obiecuję, żebym coś rzucał regularnie, a nie chciałbym. Ale słuchajcie, robić. My mamy dla tak. Was newsa. Otóż. Od nowego roku Paweł na moim kanale będzie miał swoją własną serię. Jeszcze Wam nie zdradzimy dokładnie, co to będzie, co i jak. Na razie opracowujemy. Tak, dokładnie, ale będziecie mogli oglądać Pawła w jego autorskich filmikach. Bardzo fajne tematy będą poruszane i mam nadzieję, że ta seria przypadnie Wam do gustu. Zresztą myślę, że na pewno przypadnie Wam do gustu. Ja wszystko chcielibyśmy zrobić specjalnie dla Was, myślą o Was. Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie, pomysły, propozycje, śmiało piszcie. Do Anitki. Ja myślę, że najlepiej będzie, jak będziecie pisać w komentarzach pod tym dzisiejszym filmem takie Wasze pytania do Pawła, co chcielibyście, żeby Paweł poruszył konkretnie, na czym Wam zależy, z czym macie problem, bo to jest bardzo ważne. No i Paweł będzie dla Was nagrywał. Także spodziewajcie się, nowy rok, będzie dużo nowych informacji, dużo nowych filmików, dużo fajnych rzeczy. Na pewno mogę powiedzieć, że zaczniemy od początku, czyli od samych podstaw, tak jak Anita ze mną rozmawiała, podstaw makijażu. No nie, no zdradziłeś za dużo, Paweł. To możemy to wyciąć. Miała być, słuchajcie, niespodzianka. To się wytnie. Ale, tak, to się wytnie, zostawimy to. Ale dobrze, to niech będzie taka mała zapowiedź tego, co w nowym roku. Okay. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Kiedy zaczęła się Twoja fascynacja makijażem? Moja fascynacja makijażem zaczęła się, no tak prawie 13 lat temu. No tak 12 z kawałkiem. Kiedy na studiach zatrudniłem się do perfumerii. I zacząłem dobierać panią pomadki i to mi szło naprawdę świetnie i generalnie nie ukrywam, że unikałem ściany pielęgnacyjnej, bo po prostu skład kosmetyków pielęgnacyjnych to był dla mnie totalnym kosmosem. Ja z chemii nigdy nie byłem orłem i dla mnie te składniki, to wszystko, no to ciemna masa, magia totalna. Oczywiście miesiąc po miesiącu, mnóstwo szkoleń, bo szkoleń po prostu tyle, co ja przebyłem, to nie jestem w stanie zliczyć ile. Naprawdę pomogło mi jakby, nie wiem, zdobywać większe doświadczenie, poszerzać moją wiedzę, bo jestem humanistą, także ciężko też mi było czasami przyjmować taką... No właśnie, bo ty byłeś na studiach, ja to wiem, że zupełnie niezwiązanych z kierunkiem makijażu przecież. Tak, prawda? Ja skończyłem polonistykę i jestem z kształcenia nauczycielem języka polskiego, natomiast tak jak mówię, właśnie te wszystkie nauki ścisłe, chemia, biologia, matematyka to już w ogóle, do dzisiaj mam koszmary, słuchajcie, także... Powiem tak, że dokładnie, mogę powiedzieć, 12 lat temu moja przygoda z makijażem w perfumerii Douglas, także ja zawsze będę miał sentyment do perfumerii Douglas. Zawsze, bo tam się wszystko zaczęło i po prostu trwa do dzisiaj. No tak, tylko że już nie z perfumerią Douglas. Już nie z perfumerią Douglas, co prawda, bywam w perfumerii Douglas, dlatego mówię, mam największy sentyment, ale naprawdę to co robię, uwielbiam to, kocham to i po prostu mam nadzieję, że nigdy nie przestanę. Ale poczekaj, jak już tak drążymy troszeczkę temat, to jak to się stało, że trafiłaś na studia do pracy w perfumerii?
Ja chciałam uciec, bo ja nie pochodzę z Warszawy, ja pochodzę z Siedlec. Ja chciałam po prostu uciec z małego miasta, spróbować czegoś nowego i zatrudniłem się w perfumerii. To było na 5. roku, także ja w ciągu weekendu majowego napisałem pracę magisterską. Dosłownie, w ciągu 3 dni. Tak. I przyjechałem, obroniłem się na 5. No super, No. gratuluję. No dobra, Tak to lecimy było. z kolejnym pytaniem. I teraz tak, Paweł. Takie bardzo, bardzo osobiste pytanie. Więc zastanów się, czy chcesz na nie odpowiadać, czy nie. Czy masz partnerkę lub żonę? No dość takie rzeczywiście bardzo osobiste pytanie. Otóż odpowiem krótko. Nie mam partnerki i nie mam żony. No właśnie, ale to nie oznacza, że jesteś wolny. No nie. Tak, No dobra. moja sunia tam Tak, leży. leży, jest przepiękna, słuchajcie. Później zrobimy przebitkę i zobaczycie, jak ona tutaj podsłuchuje wszystkiego, co Dokładnie, tutaj się wzdycha dzieje. chwilami. Tak. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. I to jest bardzo fajne pytanie. Mam szczupłą twarz, podłużną twarz z wysokim czołem. Jak nakładać bronzer i róż? Jeżeli mamy podłużną twarz, nie możemy już jej bardziej wyszczuplać, bo generalnie jakby z automatu jest tak, że panie sobie wyszczuplają jednak tę twarz, prawda? Czyli nie robimy żadnych prostych linii wzdłuż. Jeżeli mamy podłużną twarz, to robimy je na zasadzie takich bardziej prostych, czyli od tutaj policzka idziemy na zasadzie prostej linii. Nie ściągamy jej na dół, bo jeszcze bardziej ona będzie taka pociągła i po prostu już będzie taka anorektyczna, tak? Czyli to no, będzie już niezdrowo to wyglądało. Także jeżeli chodzi o kości policzkowe, to bardziej na wprost, bardziej poziomo bym powiedział. Jeżeli chodzi o czoło, jeżeli mamy wysokie czoło i jest ono eksponowane, nie mamy grzywki, znaczy wy nie macie, to słuchajcie, należy ścinać tutaj przy nasadzie włosów, a najbardziej tutaj w tym miejscu tak zwanych zakoli, tak? I troszeczkę to zależy wszystko To od znaczy mamy czoła. nałożyć bronzer tutaj w miejscu, gdzie są zakola. Dokładnie, Odrobinę. dokładnie. Od razu optycznie kształt głowy się zmieni. No i oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o linię żuchwy, jesteście z reguły młode, także też no, nie ma tej grawitacji, tak? Nic nie ciąży, nie trzeba, nie ma drugiego tego podbródka. To nie trzeba nic tutaj modelować, bo jeżeli za dużo się nałoży bronzera, to widać. I później to po prostu w świetle dziennym wygląda nieapetycznie i I po odcina prostu nam się odcina też. się. Zdecydowanie unikajmy tego. Lepiej jest dobrze rozprowadzić podkład tak od nasady żuchwy tutaj na szyję, żeby on gdzieś tam znikał, prawda? Ta gradacja koloru, żeby wchodziła w naturalną strefę koloru cielistego i wtedy będzie wszystko idealnie wyglądało. No świetnie, to mamy odpowiedź na kolejne pytanie. I teraz, dlaczego nie ma już nigdzie dostępnego kremu EE Enlighten? Enlighten, tak. Była to linia na przebarwienia. Enlighten, krem, który przypominał CC krem, BB krem. Natomiast pocieszę, słuchajcie, bo wyjdzie nowa linia. Też nie mogę zdradzać, nie mogę mówić, jak będzie się nazywała, ale na wiosnę pojawi się nowa linia. Aha, czyli będzie coś nowego. Będzie coś nowego. Coś Też nowego. na przebarwienia. Paweł, co cię najbardziej relaksuje? Co mnie relaksuje? Generalnie spacer z psem. Uwielbiam. Dużo podróżuję służbowo, dlatego też jeżeli podróżuję prywatnie, to podróżuję raczej do niedalekich miejsc. Jest takie miejsce jedno, o którym też ostatnio wspominałem znajomej Piękne. dziennikarce. Przepiękne miejsce. Jest to pałac w Korczewie nad Bugiem i zawsze tam wracam. Przynajmniej 2 razy w roku tam jestem, ponieważ to jest takie magiczne miejsce, bym powiedział, bo w parku tuż za pałacem jest menhir, to jest taki kamień z czasów pogańskich, który ma specjalną energię i moc. I rzeczywiście, jak się do niego podejdzie, dotknie, pomyśli sobie życzenie, to mogę wam zdradzić, że wszystkie moje życzenia się spełniają. Ta, to ja Absolutnie tam wszystkie. jadę. Nawet jak byłem w Nowym Jorku i rozmawiałem tam ze znajomymi, pytali się, co macie ciekawego w Polsce, to ja zawsze opowiadam o Korczewie i mówię o tym kamieniu, to wszyscy mówią, tak daleko to ja chcę tam pojechać. No, ale naprawdę, słuchajcie, miejsce jest niesamowite. No świetnie, czyli wiemy już, co cię relaksuje. A takich czynności domowych jest coś takiego, co w domu, na przykład, jak nigdzie nie wyjeżdżasz, coś, co cię relaksuje? Muzyka klasyczna i czytanie książek głównie o treści mistycznej. Uwielbiam mistyczki, głównie związane z kościołem. Dobra. A jaki jest najgorszy ból fizyczny, jaki przechodziłeś? Punkcje antyzatokowe. Tak? Tak, pamiętam to, bo to po prostu tak długiej igły na oczy w życiu nie widziałem, słuchajcie. Moja głowa była przypięta jak do krzesła elektrycznego i lekarz przez nos po prostu wkładał mi długą igłę Ja nie wiem, czy i to jest dobry temat podrażniał na mi, klimaty słuchajcie, świąteczne. zatoki, słuchajcie, ból był niesamowity. Pamiętam, potem odpiął mi głowę od tego krzesła i powiedział, możesz pan wracać na salę. To po prostu szedłem po ścianie.
Masakra. To był największy ból, jaki kiedykolwiek w życiu mogłem przechodzić. Naprawdę. Dobrze, że nigdy nie przechodziłam tego zabiegu i straszne, ani straszne. Tobie, ani sobie, ani wam, żeby ktokolwiek go. Ale dzięki temu, słuchajcie, nie mam problemów z zawykami w tym momencie. I nie boisz się chodzić do dentysty. Nie, ja dentystę uwielbiam. Zazwyczaj ludzie boją się tego bólu u dentysty, a ty już masz... Nie, ja zawsze jak chodzę do dentysty, nigdy nie proszę o znieczulenie. Wszystko bez znieczulenia. No chyba, że wyrwanie zęba, no raz miałem pod aparat, no to rzeczywiście znieczulenie musiało być. No dobra, słuchaj, tu mam taki komentarz, taką odpowiedź, że ja pytań nie mam, ale muszę napisać, że pan Paweł jest świetny w tym, co robi i go bardzo mocno pozdrawiam. To ja również ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest mi niezmiernie miło za ten komentarz i za twoją opinię, bo czytać takie rzeczy na swój temat, to tak naprawdę człowiek się rumieni od środka, na zewnątrz również. I to jest bardzo miłe. To jest bardzo miłe, jeżeli ktoś z boku docenia to, co robisz. Ktoś wypowiada się bardzo pozytywnie w świecie, kiedy niestety jest hejt olbrzymi. I każdy I po prostu każdego tak, krytykuje mocno. Z każdej strony. Ja rozumiem, nikt nie jest idealny. Popełniamy błędy bardzo często. Tak, ale wiesz, to jest... zapominamy o takiej ludzkiej życzliwości. Absolutnie. Mnie to przeraża po prostu. I chciałbym, żeby było więcej takich osób, które piszą miłe rzeczy, z którymi się miło rozmawia, wymienia się jakby doświadczeniami. Też dużo osób do mnie pisze, dużo w ogóle dziewczyn was, od Anity, jak spotykam was w różnych miastach, w ogóle to jest tak szalenie miłe i powiem ci, Anitka, że głównie od ciebie. Naprawdę? Tak, głównie od ciebie spotykam dziękuję. Kobiety, które, że a ja pana znam. Z kanału Spoko, z Anitą. Słuchajcie, to jest szalenie miłe i naprawdę wtedy, kiedy poświęcamy sobie wspólnie czas na rozmowę, ja staram się zawsze coś wam doradzić. Zrobiłam się czerwony? Troszeczkę, jak ta gwiazda. I słuchajcie, jak ja poświęcamy sobie właśnie ten czas ja wam doradzam, to opowiadacie i mówicie właśnie o tym, że bo Anita pokazała, bo Anita miała, a jaki kolor miała Anita i tak dalej, słuchajcie, to jest tak miłe, bo rzeczywiście ja zawsze to, co mówię, to, co pokazuję, to jest absolutnie w pełni szczere. W pełni, jeżeli czymś się zachwycam, to jest absolutny, naturalny zachwyt. To nie jest sztuczne i po prostu... Ale Paweł, to widać. Bo ja, gdyby ja tak nie było, mógłbym, to wiesz, nie dostawałbyś tyle takich szczerych, pozytywnych słów. A no dziewczyny cię lubią i nawet opowiadałam ci, że jak gdzieś tam wspominam o tobie, to zawsze ciepło się wypowiadają i naprawdę super. Tak, super, bardzo, super, bardzo dziękuję. Super. Słuchajcie, całuję was. To jeszcze jedno pytanie. Słucham. Uwielbiam wasze wspólne filmy. Jaki makijaż oka najbardziej pasuje do opadającej powieki? Jeżeli jest mowa o opadającej powiece, niestety jest to zmora większości Polek. Aczkolwiek, słuchajcie, muszę rozwiać wasze wątpliwości, ponieważ bardzo wiele młodych kobiet mówi, że już ma opadającą powiekę. Słuchajcie, temat opadającej powieki to jest po prostu temat jakby genetyczny, tak? My w Polsce, w ogóle kobiety w Polsce mają ten problem, ale to jest genetyka, to jest naturalne, tak? I tym się nie należy absolutnie przyjmować. Ja rozumiem kobiety dojrzałe, kiedy wiedzą, że ten czas jakby szybciej przemija i tak dalej i one pragną zawsze dobrze wyglądać. To nie, generalnie jeżeli chcemy coś ukryć, to tak jak w garderobie, zakładamy coś czarnego, tak? Chcemy trochę kilogramów ukryć naszych, to zakładamy coś czarnego, co nas optycznie wyszczupla. Tak. To samo się też dzieje w makijażu, natomiast no ja nie będę proponował każdej z was czarnego smoki. No bo wiadomo, jak wyglądał ten makijaż, po prostu byłoby czarne oko. Oczywiście nie byłoby widać opadającej powieki, ale to nie ten makijaż. Natomiast ja jestem zwolennikiem czarnej kreski. Czarnej kreski, która nie jest żadną strzałką ani jaskółką, no bo wiadomo, jak jest powieka opadająca, siłą rzeczy nigdy nie wyprofilujemy tak tej końcówki, że ona będzie właśnie takim ogonkiem jaskółki, czy taką idealną strzałką. Dlatego korzystajcie z techniki tak zwanej kreski krytej, czyli kreski, która dochodzi do zewnętrznego kącika. Ona musi być zawsze w tej linii rzęs. Nie może być luki pomiędzy kreską a linią rzęs, bo będzie to wyglądało nienaturalnie. Wtedy jeszcze gorzej będzie podkreślony ten efekt opadającej powieki. Czyli ta kreska wzdłuż linii rzęs, lekko w zewnętrznym kąciku roztarta z czarnym cieniem na przykład, bądź brązowym, takim czekoladowym, gorzką czekoladą cieniem, który spowoduje, że to oko z automatu da taki uplifting, taki pójdzie do góry to oko. To będzie bardzo świetnie wyglądało i zarówno sprawdza się to w makijażu u osób powiedzmy 30+, ale również u pań dojrzałych, bo panie dojrzałe absolutnie nie wymagają mocnego makijażu. No chyba, że jesteście paniami, które lubią kolorowe rzęsy, bo rzeczywiście kolorowy tusz do rzęsu pań dojrzałych wygląda zjawiskowo. Ja uwielbiam ten efekt. Niebieski tusz, jakiś fioletowy tusz czy zielony tusz.
naprawdę robi robotę, no to wtedy, słuchajcie, ja nie mam pytań, to jest wasz makijaż, spokojnie możecie to robić, bo dobrze wytuszowane rzęsy, one same otwierają oko i sprawiają, że to oko jest otwarte, uniesione i generalnie nie widać tego opadającego, tej opadającej powieki. Także to jest taka moja rada. No dobrze, Paweł, to takie ostatnie pytanie na zakończenie dzisiejszego filmu. Plany na święta. Plany na święta. Moje plany na święta są identyczne każdego roku, czyli zawsze pakuję manatki, prezenty i jadę do domu, do rodziców, do Siedlec. I tam spędzam święta w gronie rodziny, moich sióstr, brata, rodziców. I świętujemy, świętujemy, a po świętach wracam i czekam do Sylwestra. A masz już jakieś plany na Sylwestra? Mam, ale na razie nie zdradzam, bo na razie są to plany pod wielkim znakiem zapytania. Aha. Tak. Czyli święta zawsze rodzinnie. Zawsze rodzinnie. Zawsze wszyscy razem przy stole. Tak, ja zawsze dekoruję stół w domu. Naprawdę? Tak, zawsze. No to zdradź w tym roku, jak tam na stole będzie, w jakich odcieniach u was. Na pewno będzie dużo czerwieni. Dużo czerwieni, bo rzeczywiście czerwień jest takim kolorem energetycznym, bardzo takim odważnym, dodającym pewności siebie i ta czerwień musi się pojawić, bo no to jest taki czas, jak się widzi ten czerwony kolor, to się chce, tak? Rano się wstaje, widzi się czerwień, widzi się te czerwone bombki, stąd właśnie też na choince dużo czerwieni u mnie, w ogóle dużo czerwieni, bo ostatnio uwielbiam czerwień i w ogóle uwielbiam czerwoną pomadkę, bo dla mnie czerwona pomadka podczas świąt to jest coś, słuchajcie, wyjątkowego. Coś, co sobie nie wyobrażam, żeby kobiety nie miały. Ja wiem, że niektóre z was boją się nosić czerwonej pomadki, ale są różne czerwienie. Są czerwienie delikatne, mocniejsze, intensywniejsze, o różnym wykończeniu. Matowe, chromowe, kremowe. Słuchajcie, czerwona pomadka to jest po prostu absolutny must have w waszej kosmetyczce czy torebce. Wystarczy czerwona pomadka, dobrze wytuszowane rzęsy i voilà, macie piękny make-up. Jeszcze świąteczny. Jeszcze świąteczny. No dobrze, Paweł. Bardzo ci dziękuję, ja również dziękuję za dzisiejszy filmik, za udzielenie odpowiedzi moim tutaj widzkom, dziewczynom, które były bardzo ciekawe pewnych tematów. No i co? Zaczynamy nową serię w przyszłym roku. Przyszły rok będzie zapowiada się naprawdę bardzo intensywnie i ciekawie. Wiem, że u ciebie też plany na przyszły rok są super. Tak, tak. Ale tak. Na razie nie będziemy nic więcej zdradzać. Nie, mogę tylko powiedzieć, że jadę na targi ślubne do Finlandii. No, to jest nic, to jest później. A później jeszcze będą też świetne rzeczy, słuchajcie. Nie, no dużo, dużo ciekawych rzeczy dużo i ważne, żeby dzieje. Ten rok dobrze rozpocząć. Dokładnie. Także słuchajcie, też z okazji świąt chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego, bo dla mnie, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym i zawsze o tym powtarzam. Wiem, że też w dzisiejszych czasach o religii mało kto mówi. Także pamiętajcie o tym i zdrowych, radosnych, wspaniałych świąt w domowej, rodzinnej atmosferze, słuchajcie, wspaniałych prezentów, pomników, którzy były trafione, pamiętajcie. No i tego ciepła właśnie tak. Rodzinnego, prawda? Tak. Właśnie, to ja jeszcze zapytam Anitkę, co lubisz dostawać w prezencie najbardziej? Ja? Chyba obecność bliskich i tą radość, którą mi dają. To jest dla mnie największy prezent. Bo wszystkie te materialne prezenty to zawsze jest takie dopełnienie. Ale wiesz, jak ja widzę to szczęście, takie prawdziwe szczęście, tą miłość, tą, że jesteśmy razem, że się dzielimy. Czasami nawet to szczęście takie ze łzami w oczach. To jest chyba najpiękniejszy prezent. Ja się rozczuliliśmy. Kochani, dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, żeby koniecznie odwiedzić profil Pawła na Instagramie. Zapraszam. I widzimy się wspólnie już. Nie płacz. Widzimy się już wspólnie w nowym filmiku. Trzymajcie się. W nowym roku. W nowym roku. Do zobaczenia. Pa. Cały świat.